Dzień dobry wszystkim. Jestem szczęśliwy, mogąc siedzieć w domu od 36 dni. Miałem dużo czasu do przemyśleń o tym, co jest dobre i co złe. Izolacja od społeczeństwa przyniosła same dobre rzeczy. Czuję się wspaniale i mam chęć do jeszcze doskonalszej samorealizacji. Jestem absolutnie wzruszony faktem, że mogłem spędzić te 36 dni w towarzystwie tylko mojej ukochanej, przyszłej, niedoszłej ze względu na sytuację żony. Nie jest ani trochę marudna. Jest wspaniale. Ale nie ma się czym przejmować. Jeszcze się uda wziąć ślub ze względu na obostrzenia, to na swój... Nie, to nie ten tekst przeczytałem. Jeszcze się uda wziąć ślub ze względu na obostrzenia. Jedyne spacery, jakie wykonujemy, to na swój balkon. Ale to bardzo dobrze, ponieważ jesteśmy w stanie w pełni nacieszyć się swoim niewielkim mieszkaniem w bloku, w którym pracujemy już non-stop od 5 lat i jedynym, co trzymało nas przy zdrowych zmysłach, to spacer, impreza lub spotkanie się ze znajomymi. Nie uważam również, że to przeszkadza, że dach przecieka. A przepraszam, to nie ten tekst. Ani trochę nie czuję potrzeby pójścia na zakupy tylko po to, żeby popatrzeć się na etykietki w sklepie, a wakacje w ogóle są dla słabych. Jestem bardzo szczęśliwy. Skończyłeś? To wyjdź do pokoju.